Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy na kanale Polskie Sprawy. Kontynuujemy sprawę skoku Wołomin. Dzisiaj naszymi gośćmi są znany Państwu już pan Marcin, a także pan Krzysztof. Dzień dobry. Nie podajemy nazwisk, bo syndyk 007 mógłby się za bardzo zdenerwować, ale mam nadzieję, że zwłaszcza pan Krzysztof, który jest tutaj nową osobą, ale też bardzo z tą sprawą związany, bardzo bym prosił o zabranie głosu, zwłaszcza, że nie ma pan za wiele czasu. Jasne. Panie redaktorze, z 007 ja troszeczkę dłużej mam do czynienia jak pan Marcin. Czyli tutaj. Syndyk Lechosław Kochański, żeby dla wszystkich było zrozumiałe. Tak. Tu nazwisko, podajemy. Tak jest. Ponieważ miałem do czynienia z 007 właśnie przy upadłości, gdzie było szereg nieprawidłowości, ale co najciekawsze, że upadłość ogłosił dłużnik, któremu sąd oddalił powództwo i na podstawie tak zwanego domniemania wierzytelności, czyli pozwu, bez weryfikacji, sąd ogłosił upadłość. Właśnie słynny 10 Wydział Gospodarczy. Proszę. Czerniakowska. Czerniakowska, 100, jak ktoś chciał wiedzieć. Chodzi o upadłość pana firmy. Słynna dziesiątka. Jeszcze. Dużo tych zer. Tu 007, tak, tutaj 007, tu 100. W związku z tym od samego początku miałem do czynienia z agentem 007 i najciekawsze jest to, że nie zostałem powiadomiony jako strona o terminie posiedzenia sądu. Jako prezes firmy. Jako prezes firmy. W ogóle pominięty powietrze. W związku z tym, że to są rzeczy, które przysłowiowemu Kowalskiemu nie mieszczą się w głowie, więc skserowałem protokół z posiedzenia sądu, gdzie padło pytanie, czy zostałem powiadomiony, czy sprawozdanie zostało mi doręczone, więc stracili wszyscy pamięć, że nie. Więc wydaje mi się, że jeżeli takie coś zostało ujawnione w trakcie posiedzenia sądu, to w tym momencie sąd powinien przerwać procedowanie i w sposób właściwy, zgodnie z prawem, powiadomić strony. Bo sądy mają obowiązek powiadomienia o terminie posiedzenia sądu w formie pisemnej za zwrotnym poświadczeniem odbioru. I to chyba jest tak oczywiste, co tu nie zostało dopełnione, bo słynna dziesiątka nie trzyma się prawa i tam nie obowiązuje prawo, bo to jest zamknięta grupa. I dlatego zawiadamiając o tym prokuraturę, wcześniej na Mokotowie, opisując to wszystko, te fakty, jeżeli chodzi o dziesiątkę, to prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, nie widząc podstaw do łamania prawa. Czyli sąd upadłościowy jest poza prawem, bo poza dziesiątka prawem, to tam jest Wydział Sądu Gospodarczego, 10 Wydział do Spraw Upadłościowych na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, największe upadłości. Tam są największe upadłości, tam jest 007, który rządzi wszystkim i jednoosobowo, ponieważ mając ograniczony czas tutaj, praktycznie ja przeszedłem całą drogę przez mękę, tak można powiedzieć, i 007 został przymusowo wprowadzony przez komornika, bo nie odbierał sądowego moich telefonów. Zostało wystosowane pismo, że 007 napotkał na trudności w objęciu masy upadłości, więc ustanowił komornika sądowego, żeby w asyście policji pokazać, kto tu rządzi, i siłą, żeby go komornik wprowadził. Ale ja powiadamiałem 007, że chcę mu dobrowolnie wydać masę upadłości i kopie pisma z podpisem 007 trafiały do akt komorniczych. W związku z tym, w momencie, kiedy zjawił się komornik, policja, ja już byłem wcześniej, spotkałem się z 007, ale on nie chciał ode mnie masy upadłości, bo on chciał siłowe przejęcie i powiedział, że czekamy na komornika, który sporządzi protokół przejęcia, i to wszystko zostało opisane, że ja chciałem dobrowolnie wydać masę upadłości. I na koniec, jak już oprowadziłem 007 po całej nieruchomości, weszliśmy do pokoju księgowej, gdzie była cała dokumentacja księgowa, zażądałem wpisu, zresztą to komornik wszystko opisywał rękami, przepraszam, asesor sądowy pisał protokół, komornik go zatwierdzał, wszyscy się pod nim podpisali, łącznie z policją.
i praktycznie potem jak był przesłuchiwany w prokuraturze komornik, to stwierdził, że wszystko odbywało się w atmosferze bardzo kulturalnej i nikt do protokołu nie wniósł żadnych uwag, a ja zażądałem w uwagach, tam gdzie jest rubryka uwagi stron, wpisu, że syndyk 007 nie rości żadnych uwag i wszystko zostało wykonane zgodnie z jego wnioskiem do komornika. I to jest w protokole. Jest to wszystko w protokole. Mało tego. 007 ze 130 segregatorów zażądał 3 konkretne segregatory i palcem wskazał, co zostało odnotowane w protokole, że chce to zabrać z sobą. Jak już przejął klucze do masy upadłości, przejął całą dokumentację, to zostało odnotowane w protokole. W związku z powyższym komornik, kończąc postępowanie, wydaje postanowienie o kosztach i w terminie 7 dni zawsze 007 od momentu otrzymania postanowienia może się odwołać, jeżeli sprawdziłby, że czegoś mu brakuje, o tak zwane postępowanie uzupełniające. Ponieważ z tym nie wystąpił, to się uprawomocniło. W związku z tym temat został jakby zamknięty i od tego momentu 007 zaczął rządzić, robił co chciał. Nikt go nie kontrolował, bo u mnie sędzią komisarzem był przewodniczący Wydziału Dziesiątki. Więc to poszło kto po taki? Całości. Pan sędzia komisarz Mariusz Krawczyk. Bez numerów. Mariusz? Mariusz. Krawczyk? Krawczyk. Dobrze. W związku z tym, że od tego momentu ja powiedziałem, że się odwołałem od całego postanowienia, że dłużnik ogłosił bez jakby mojej wiedzy, nie zostałem powiadomiony. Więc 007 buchnął śmiechem w oczy mi i powiedział, że jeżeli jeszcze się taki nie narodził, co by podważył jego zarząd nad masą upadłości. No proszę. Też słyszałem to samo. No w związku z tym nie ukrywam, że tu byłem zdumiony. Ale historia chyba temu przeczy. No, na chyba, razie nie. Na razie nie. Na razie dopiero po roku. Historię piszemy mi sami. Na razie dopiero syndyk 007 ma rację, tak? Niestety. 07 został wyrzucony dopiero po roku z mojego wniosku i z urzędu i wszystkie sprawozdania w ilości chyba 6 albo 7, 007 zostały uchylone jako nieprawdziwe w składzie 3 sędziów. Po prostu wszystko. I to wszystko opisałem do prokuratury i prokuratura jakby nie była zainteresowana, żeby w ogóle podjąć palcem kiwnąć. W międzyczasie firma została zdemolowana. Zdemolowana, zniszczona i 007 nie chciał dochodzić żadnych należności w stosunku do firmy. Nie sporządził masy upadłości, nie zabezpieczył nic. Po prostu 007, można powiedzieć, jest samodzielny, niezależny, tak jak powiem humorystycznie, NSZZ Solidarność. Samodzielny, niezależny i robi co chce. I samorządny. I samorządny. O właśnie, i samorządny. Tego słowa mi wymierza prawo i nawet sam potrafi je kreować. I czyli jest władzą absolutną. Wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Sądowniczą. Każdą. Prawdopodobnie również serwuje wyroki, ale to nie znam. Powiem tak, jego. 007 jest osobą w trzech, to znaczy jest samodzielny w trzech osobach, o tak bym mógł powiedzieć. Ale ja rozumiem, że to jest taki humor trochę przez łzy. To jest humor przez łzy. To ja nie przypuszczałem, że będziemy robić program satyryczny, ale chciałem trochę powiedzieć, że momentami tak to wychodzi. To tak wychodzi, bo ten proceder trwa do dzisiaj i nie ukrywam, że wystąpiłem, pozywając prokuraturę krajową, składając skargę do sądu okręgowego o przewlekłość postępowania w prokuraturze, która leży przed panem redaktorem z pieczątką prokuratury krajowej. Z dnia 24 lipca 2018 roku. I ona nigdy przez prokuraturę nie została przekazana do sądu i są dwa postanowienia sądu o natychmiastowe przekazanie akt. Prokuratura krajowa nie respektuje jakby postanowień sądu. Czyli mówiąc w skrócie, prokuratura krajowa kryje syndyka. Dokładnie, 007. Po prostu powiem kolokwialnie, zderzyłem się ze ścianą. Niech pan powie może w skrócie, że pana czas się kończy. O co tak naprawdę chodziło w tym przejęciu pana firmy w trzech słowach o tym wątku hiszpańskim? Bo to było chodziło po prostu to, że pana spółka, rynku. W której byłem prezesem, miała 50% udziału w spółce hiszpańskiej i dochodziliśmy gigantycznych kwot, których nie chcę tu wymawiać i 007 nie był zainteresowany dochodzeniem kwot od podmiotu
zagranicznego. W związku z tym rękami polskiego wymiaru sprawiedliwości w majestacie prawa dokonało się bezprawie pod tytułem zniszczenia usunięcie firmy. Z rynku usunięcia podmiotu. Z rynku podmiotu, a co najciekawsze, że upadłość ogłosił nie wierzyciel, a dłużnik, któremu sąd oddalił powództwo. Chodziło tak naprawdę o to, że pan był udziałowcem dużej hiszpańskiej firmy producenta sprzęgieł samochodowych i na tyle produkcja była zlokalizowana w Polsce, duży rynek pan zdobył, że hiszpańskiemu udziałowcowi zaczęło zależeć na tym, żeby, mówiąc skrócie, przejąć całość dokładnie o to chodziło. Wspólnika. To bardzo duży rynek, to sprzęgła chyba lokowane na ościenne kraje połowa lat 90. zdaje się. Ja myślę, że na dzisiaj to starczy, bo i tak już o tej postaci bardzo dużo żeśmy usłyszeli. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, za rozmowę. Kłaniam się. Pozwolimy sobie z panem Marcinem kontynuować. Bardzo proszę. I życzę powodzenia w dalszych, że tak powiem, bojach i starciach z 007. No, również jakby pan był w Warszawie, zapraszam, zawsze jest pan mile widziany na naszej antenie. Proszę państwa, jak państwo zauważyli, pan Krzysztof musiał nas opuścić razem z panem Marcinem. Kontynuujemy rozmowę, ale w zasadzie główny bohater pozostaje ten sam. Pan syndyk Lechosław Kochański, mający numer swojej koncesji, to jest 007? O, tak, to jest, dokładnie się to nazywa licencja syndyka. Kojarzy się pewnie z tym słynnym filmem James Bond, gdzie tą licencję nazywało się licencją na zabijanie na przykład. Aha, czyli nie wiemy na co zabijanie ekonomiczne. Na co licencję ma pan Lechosław Kochański, natomiast no, kontynuujemy. No, rozumiem, że tych firm, którymi się zajmuje, a są to generalnie duże albo największe firmy w Polsce, ich upadłością jest cała długa lista. Ja tu widzę co najmniej trzy duże firmy, jeżeli się nie mylę, to znaczy firma DSS, Dolnośląskie Surowce DSS, Skalne. Tak. Firma, która okazała się głośna, zwłaszcza w okresie Euro 2012. Firma WGI, czyli Warszawska Grupa Inwestycyjna. No a także słynna firma Amber Gold i jej spółka córka Old Express. Old Express to był właściciel samolotów, którymi zostały wywiezione pieniądze klientów tej piramidy finansowej, czyli piramida była samowystarczalna, miała nawet własną flotę powietrzną. Tak, to bardzo dobry pomysł. Może pociągniemy ten wątek jutro przy okazji upadłości, do której szykowany był lot, bo to firma Old Express to jedna z firm córek Amber Gold. Taki swoisty pomysł na odlotowy biznes. Ona była szykowana do jakby przejęcia lotu. To wspominaliście państwo w innych okolicznościach tutaj na tym kanale. Ale tak się składa, zupełnie niewiarygodne. Ja też nie chciałem w to wierzyć, bo nie zobaczyłem, że na przykład postępowanie upadłościowe, to z którym ja mam związek od 4 lat jako wierzyciel, postępowanie Skok Wołomin, to skład osobowy czynników zarządzających tym postępowaniem w pewnym momencie był dokładnie zbieżny z tym, co działo się przy okazji upadłości Amber Gold, która miała miejsce 2 lata wcześniej. Otóż duet syndyk Lechosław Kochański i sędzia Arkadiusz Zagrobelny prowadził upadłość tej zasadniczej spółki z Amber Gold, która cokolwiek miała, czyli OLT Express, właściciela tych kilku linii lotniczych samolotów, którymi, tak jak pan redaktor był łaskaw wspomnieć w cudzysłowie, odleciały pieniądze klientów, bo to bardzo dobry pomysł nazbierać pieniądze przy okazji piramidy finansowej takiej jak Amber Gold i potem za te pieniądze kupić samoloty. Samoloty, wiadomo, mogą zawsze odlecieć i już nie ma ich na obszarze jurysdykcji polskiej i w związku z tym zerujemy tak zwaną masę upadłości. To bardzo dobry pomysł i tą sprawę finalizował właśnie nasz bohater dzisiejszego odcinka. Żeby tylko nie znaleźli się po naszej rozmowie na śladowcy. Że jak zaczną powstawać jakieś takie nieduże linie lotnicze, to zawsze będzie podejrzenie, że może mają one
jakiś niecny zamiar wywiezienia czegoś lub kogoś w sposób taki bezkolizyjny z Polski. No tak, tylko że tutaj użył pan przymiotnika nieduże. Tutaj ci panowie zajmują się dużymi sprawami, a jak ktoś sobie kupi trzy awionetki, to nie jest w stanie wejść w ogóle w krąg zainteresowania tych panów od tych zasadniczych upadłości, bo to chodzi o to, żeby sprawa była naprawdę duża i to były odrzutowce, a nie... Czyli samolotów było więcej niż trzy awionetki. Tak, nie awionetki i nie trzy. Zdecydowanie pamiętacie państwo chyba, jak Donald Tusk, czy syn Donalda Tuska ciągnęli te samoloty po lotnisku w Gdańsku i dawali taki pierwszy rozpęd firmie OLT Express, która była taką swoistą przykrywką dla Amber Gold. Na słynnym lotnisku imienia Bolka. Tak, imienia miłościwie panującego TW Bolka. No, te nazwiska się tu mieszają, to jak zaczniemy kopać tam w aferach FOS, Amber Gold i innych, one się nam niestety cały czas powtarzają. Ale wracając do tych dużych upadłości, które prowadzi syndyk Kochański, prowadził, no to rzeczywiście jest to specyficzny fenomen i jest to taki dowód na to, że to osoba bardzo zasłużona i szanowana w polskiej, nazwijmy to, upadłościówce, bo rzeczywiście jej są te najbardziej drażliwe upadłości przekazywane, a upadłość to jest, tak jak na to patrzymy trochę z przymrużeniem oka, jest to w polskich warunkach gospodarczych taka bardzo ceniona metoda przejmowania majątku, zacierania śladów po aferach gospodarczych. To się dzieje wszystko zgodnie z prawem. To prawo trzeba było oczywiście tak ustawić, żeby to było opłacalne, bo to chyba jedyny przypadek taki, że Polska jest takim jedynym bantustanem, gdzie tak duże upadłości, to są duże upadłości rzeczywiście, DWS, WGI, Amber Gold, no już nie mówię o tej ostatniej z Kogłowami, bo to już jest gigantyczna upadłość, 3 miliardy złotych, a z przyległościami tych upadłych banków spółdzielczych i skoków, które też pan Kochański, większość z nich prowadzi, to blisko 10 miliardów złotych. Ogromne upadłości i proszę sobie uzmysłowić, że los tych upadłości, czyli odzyskania z tej masy upadłości jak najwięcej, bo zwykle się to wiąże z jakimiś przekrętami finansowymi, leży w rękach wyłącznie jednego człowieka. On nie podlega żadnemu nadzorowi, bo ten nadzór z poziomu sędziego komisarza, o którym tu pan... Oficjalnemu nadzorowi. Być może jest jakiś nadzorca nieznany nie. W Polsce czy za granicą? Nie, z tego co mi wiadomo, oczywiście jeżeli mówimy o grupie trzymającej władzę, to tak, z tym, że jest to grupa generalnie niezidentyfikowana w polskich warunkach, bo ci, którzy tą władzę oficjalnie trzymają, czyli zasiadają tutaj nieopodal na Wiejskiej, no nie chcą się mieszać w interesy tej rzeczywistej grupy trzymającej władzę, a myślę, że ona jest bardzo blisko zlokalizowana, jeżeli nie dokładnie tam w wymiarze sprawiedliwości, tym prawdziwym takim, który zajmuje się właśnie rozprowadzaniem tych największych afer gospodarczych, no bo to, tak jak państwo wiecie, nie sztuka ukradć, sztuka schować, sztuka być bezkarnym, sztuka przejąć pewien kapitał, majątek, przejść z tego kapitalizmu Marksa do kapitalizmu rzeczywistego, bezkarnie, no temu to służy tak naprawdę. To prawo upadłościowe tak napisane w Polsce, żeby to było możliwe, żeby ten jeden człowiek mógł decydować o dowolnych wymiarach, prawda, upadłości, czy to jest, myślę, że jakby bank PKO SA czy BP upadł, to też prowadziłby to syndyk Kochański i tymi dziesiątkami miliardów by zawiadował. To jest bardzo sprytnie zrobione i bardzo sprytnie jest to prawo napisane, tak jak powiedziałem, w interesie tej grupy rzeczywiście trzymającej władzę w Polsce, bo tego nie da się zmienić. To są rzeczy poza prawem. Tak jak słyszeliście państwo, nawet w przypadku tak małej firmy, o której tutaj mój przedmówca opowiadał, firmy Lampol, tak się ta firma kiedyś nazywała, a potem jeszcze kontrahenta czy współwłaściciela tej firmy hiszpańskiej, która produkowała sprzęgła. Ona po prostu za bardzo się rozrosła i w pewnym momencie przyszedł
przysłał zlecenie, że trzeba ją ostrzelić. I to się stało rzeczywiście skutecznie, mechanizmem w ramach prawa i w granicach prawa, tak jak to ci urzędnicy zlokalizowani w Ministerstwie Sprawiedliwości czy Finansów, którzy za tym stoją, żeby to tak trwało w polskich warunkach, to się dzieje. Czyli jest to taka, generalizując, formuła przejęcia własności po prostu, bo chyba zdajecie sobie Państwo sprawę, że bardzo korzystna i ta wczesna licencja pana Kochańskiego, te 007, też o tym mówi, bo jeżeli mamy do czynienia z transformacją, czyli z przejściem z ustroju ręcznie sterowanego w ustrój pseudodemokratyczny, takim jak w Polsce się urodził, to dochodzi do tego, że no, trzeba ten majątek państwowy w jakiś sposób przejąć. Zwykle były to w polskich warunkach upadłości przedsiębiorstw państwowych. Jak one się skończyły, to doszliśmy do upadłości banków, czyli jest to w miarę logiczne. Nie ma już co kraść w przemyśle, bo wszystko zostało przejęte. To może okradnijmy Polaków z pieniędzy. Tak się rodziły majątki oligarchów w Rosji, na Ukrainie. Nie ma różnicy w Polsce. Tak samo rodzą się w Polsce. I dalej się rodzą, bo to ten okres transformacji, on trwa. Miejmy tego świadomość, że to nie jest tak, że to był początek lat 90. Te pod auspicjami tego agenta Bolka się to działo, ale to cały czas trwa. OLT Express to na lotnisku imienia Lecha Wałęsy, tego Bolka, i ten mecenat pewnych osób na tym cały czas funkcjonuje. Imprezy w Skok Wołomin, to też pan TW Bolek tam był częstym gościem i zdjęcia tu pokazywaliśmy od pana redaktora, więc ma pan świadomość ciągłości tego procesu zapewne i wyjątkowej uciążliwości dla społeczeństwa, bo społeczeństwo jest coraz uboższe, ten majątek przechodzi w ręce, tak jak pan wspomniał, oligarchów. Jesteśmy praktycznie, stajemy się narodem niewolników żyjących we własnym kraju. To smutne i tych świadków koronny, którym jednym z nich, może będą następni, jak się odważą, pokazaliśmy w dzisiejszym programie, żeby to nie było tak, że ja czy pan redaktor jesteśmy jacyś sfiksowani, opowiadamy jakieś historie o 007. Pan Krzysztof, który tu był przed chwilą obecny, jest żywym przykładem. Jest żywym póki co. Przykładem to na to, że syndyk 007 działa. Jest poza prawem, tak. I poza prawem tak, działa. To prawda. Niewątpliwie, bo jeżeli prokuratura ma to prawo egzekwować, to ona się od tego po prostu uchyla. To za wysokie progi dla niej. Czy przechodzimy jeszcze do jakiejś aktualności? Może tak, bo chyba... Myślę tak, żeby ubarwić troszeczkę ten nasz dzisiejszy występ takimi, trochę nadać mu pikanterii, bo może to te sprawy takie, tej upadłościówki, nazwijmy to, mogą być trochę nudnawe miejscami, no bo to jednak prawo, a prawo jest po prostu nudne. Nawet tak skrojone jak w Polsce i takimi siłami w interesie oligarchii pewnej politycznej. Oni nadają mu pewnego posmaku sensacji, to starają się o to, ale mimo wszystko jest nudne. Zamykając ten wątek, przynajmniej na dzisiaj, upadłości, ja to kiedyś tak nazwałem, w telewizji Trwam, nie wiem, czy to wspominałem u państwa, u pana redaktora, miał miejsce taki program, jedyny, Rozmowy Niedokończone, pełnometrażowy telewizji Trwam, o aferze Skok Wołomin. 17 marca roku 2017, to polecam Państwu uwadze, można sobie odsłuchać. Chyba z 5 czy 6 osób brało udział. Tak, brało udział. Między innymi zauważyłem Pana osobę. Kilku ekspertów, tak. Jako pierwszy się Pan wypowiadał, bo siedział chyba Pan najbliżej ojca redaktora. Ojca śledczego po tym programie zaczęli ojca nazywać, tak? Ojciec śledczy, tak? Tak, ojciec Janusz. Polecam się pamięci ojca Janusza na tym kanale również. Może uda się zrobić jakiś pełnometrażowy mechanizm day after, po upływie już tego roku prawie od... Tym bardziej, że zbliża się szybkimi krokami zakończenie postępowania upadłościowego Skok Wołomin, które będzie miało miejsce 25 marca. Miejmy nadzieję złożeniem jakichś ofert zakupu przez niezależne banki, ale może się też okazać, że syndyk wygra i żadna oferta się nie pojawi. Czyli dojdzie do tego... Zostało 2,5 miesiąca. A może tylko, żeby zamykając ten wątek telewizji, powiem tylko tyle, że
udało mi się zainteresować tytułem i on został zaakceptowany z pewnym oporem przez ojca Janusza. Skok Wołomin, afera Skok Wołomin, upadłość kasy czy upadek państwa. Ja dowodziłem tezy, że to jednak upadek państwa. Ojciec Janusz był trochę bardziej optymistyczny. Myślę, że na dzień dzisiejszy to się okazuje, że ja jednak miałem rację. A to, co powiedział pan Krzysztof kilka minut temu, jednoznacznie to potwierdza, że pewne osoby w tym państwie są poza prawem, mogą dowolnie kreować dysponowanie dobrami narodowymi, przejmowaniem firm w sposób nielegalny. I to chyba świadczy o upadku państwa, bo skoro ci lokatorzy przywiejskie nie mają w tej sprawie nic do powiedzenia, to znaczy, że oni są jakby takim, powiedziałbym, pełnią rolę suflera. Nie są tą grupą trzymającą władzę rzeczywiście, ale jedynie dający parasol medialny, parasol osłony jakiejś politycznej. No, widzę, że Narodowy Bank Polski na zdjęciu. Tak, to blisko rzeczywiście tutaj naszego studia. Może przejdziemy w taki płynny sposób geograficzny do takich trochę wątków sensacyjnych, które zostały wyciągnięte kilka dni temu na widok publiczny. Mianowicie, przechodząc do afery Skok Wołomin, która, tak jak powiedziałem, zmierza szybkimi krokami do końca. No, nikt tam nie miał być jakby ujawniony z tych beneficjentów tej afery, czyli z tych osób, które wzięły te blisko 3 miliardy złotych kredytu i nie zamierzają ich spłacać, a płacić ma za nich społeczeństwo, czyli za pośrednictwem pośrednika Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, klienci innych banków. Okazuje się, że wśród tych beneficjentów tej afery, którzy są pod ochroną majestatu państwa, są również, i to taki trochę smaczek sensacyjny, wieloletni zaufani pracownicy zasłużeni Narodowego Banku Polskiego. To blisko, więc warto chyba, żeby powiedzieć niespełna, może rzut beretem od naszego studia. Myśmy już wpadli na trop tych kredytobiorców takich, nazwijmy to sektora VIP i to związanego z sektorem bankowym, co jeszcze bardziej nadaje temu, dodaje smaczku. Dodaje smaczku, no bo to jest rzeczywiście hit. Cóż, no, żeby zejść na ziemię, złapać się jakichś konkretów. To nie są osoby oskarżone póki co, więc możemy lecieć po nazwiskach. Otóż z tegoż Banku Narodowego Polskiego wieloletnia szefowa związków zawodowych, pani Ewa Jaworska, jest tutaj beneficjentem kredytu niespłaconego na kwotę 3,7 miliona na dzień dzisiejszy. Nie będę już wspominał o kolejnych osobach z jej otoczenia. Jej konkubent też jest chyba beneficjentem dość znacznego kredytu, a wszyscy oni są związani przez, tak jak to kiedyś w kabarecie było, kasę zapomogowo-pożyczkową, a tutaj akurat związani przez nieruchomości podstawione do wyłudzeń tych kredytów z głównym organizatorem tego procederu na rynku warszawskim, panem Piotrem Sopą, człowiekiem służb cywilnych, który organizował właśnie taką całą sieć słupów wśród swoich znajomych, zapewne również, i stąd ci państwo się znaleźli wśród osób, które mają na swoim koncie niespłacone pożyczki ze Skok Wołomin. No cóż, no to nadaje smaczku, bo to rzeczywiście można powiedzieć tym bardziej, że proszę sobie wyobrazić, że w takim fikcyjnym tworze, który został na potrzeby chwili wykreowany przez dysydentów tej afery Skok Wołomin, czyli urzędników Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, taki twór został wykreowany jak Rada Wierzycieli Skok Wołomin, trzyosobowa, gdzie zasiada przedstawiciel BFG, czyli pana Zdzisława Sokala, szefa tego funduszu gwarancyjnego, ale, i uwaga, przedstawiciel również NBP, stąd pozycja pani Jaworskiej tutaj tym bardziej rośnie, i jeden deponent z poszkodowanych depozytariuszy Skok Wołomin, największy deponent.
I też bardzo ciekawa postać, pani Agnieszka Sienkiewicz z depozytem chyba ponad 4 miliony złotych. Prywatnym, tak? Prywatnym. Osoba fizyczna, która tak, zdeponowała ponad 4 miliony. Tak. Co się okazało? Okazało się, że ta osoba również jest nieprzypadkowa. Otóż jest to osoba prokurent, czyli notariusz, prokurent w większości firm takiego pana z Ostródy, związanego z aferami paliwowymi, hazardowymi, pana Sławomira Janowicza. Czyli tak jakby można powiedzieć, mamy grupę przestępczą w komplecie w Radzie Wierzycieli, no bo to jest rada, która powinna dbać o interes tych, którzy zostali poszkodowani, a tutaj mamy praktycznie osoby, które, czy instytucje, które robią wszystko, żeby jak najmniej z tego postępowania uzyskać. To zdumiewające i to rzeczywiście, o tym żeśmy jeszcze nie mówili, warto, żeby to się stało dla państwa jasne, że mamy tu do czynienia z taką swoistym chichotem historii w przypadku tego postępowania upadłościowego, że ci, którzy stali za interesami tych, którzy wyprowadzali pieniądze, jednocześnie decydują o tym, ze SKOK Wołomin, decydują o tym, jak to postępowanie upadłościowe będzie przebiegać. To tak jakby złodziej decydował o tym, czy ma oddać pieniądze i komu ewentualnie. I złodziej krzyczał, łapać złodzieja, taki charakterystyczny dla tego postępowania upadłościowego model. Czym jest tak zwana lista VIP-ów SKOK-u Wołomin? Lista obejmująca 833 nazwiska. Czy to są aktualne dane? Czy ta liczba osób się zwiększyła, zmniejszyła, ilość nazwisk? Ta liczba stare rośnie, ale ona rośnie na zasadzie nie działań prokuratury, nie działań instytucji, które powinny się tym zająć. Się tym zająć, tak, bo myśmy wielokrotnie do tej prokuratury, o której tu wspominał pan Krzysztof, się zwracali z tym, że wypadałoby w przypadku takiej afery powołać zespół analityków finansowych, zespół ze sektora skarbówki, bo tam była ogromna skala prania brudnych pieniędzy jeszcze w SKOK Wołomin, o której w ogóle nie wspominaliśmy, czyli ogromnych obrotów. Po prostu apelowaliśmy, żeby to poszło jakąś ścieżką, która ma ręce i nogi, żeby to nie syndyk 007 decydował o wszystkim, bo nawet zdumiona była tym Komisja Nadzoru Finansowego, z którą kilka razy spotkaliśmy się, że to on decyduje o wszystkim samodzielnie tam, że nie ma żadnego nadzoru, nic mu się to nie wtrąca. Nawet na zapytanie na początku postępowania upadłościowego Komisji Nadzoru Finansowego, w zasadzie zarządzeniem, które kieruje do syndyka, że w związku z tym, z ogromną skalą przestępstw finansowych, która miała miejsce przy okazji całego funkcjonowania SKOK Wołomin, która doprowadziła do niespotykanej skali wyłudzeń, 93% portfela kredytowego rozmyło się we mgle. Komisja Nadzoru Finansowego sugerowała tak zwany audyt śledczy portfela kredytowego, a ten audyt to nic innego, jak właśnie powołanie zespołu analityków, który prześledziłby przepływy finansowe i powiązania biznesowe, czy to rzeczywiście te słupy, które tu były podstawione, to one są tak same się znalazły, czy ktoś za tym chodził i organizował to w jakiś sensowny sposób, żeby te pieniądze skutecznie wyprowadzić i skutecznie potem ich w postępowaniu upadłościowym nie odzyskać, bo to jest bardzo ważne. I niestety pan syndyk Kochański i pani sędzina, bardzo młoda, są z tej dziesiątki, o której tu wspominaliśmy, jakby no nie zareagowali. Powiedzieli, że to nie jest w ich kompetencjach, żeby jakiś zespół analityków czy audyt śledczy, który życzył sobie KNF, który już w tej chwili, można powiedzieć, paliło się pod tyłkiem, no bo ktoś za to, tak jak widzimy teraz po latach, jednak będzie pociągnięty do odpowiedzialności i po to wtedy w 2015 roku w lutym, na początku postępowania upadłościowego, KNF ten temat podjął, że jest potrzebne prześwietlenie i analiza przepływów finansowych po to, żeby odzyskać jak najwięcej. Do tego nie doszło, to prokuratura te wątki oddalała i żadnego nadzoru nad syndykiem
Kochańskim przez cały czas trwania tego postępowania nie udało się skutecznie wprowadzić. Jedyną formułą odsunięcia jego od tego było próba pozbawienia go licencji, ale to może tylko nastąpić w momencie, jeżeli będzie miał zarzuty karne. No my oczywiście zawiadomienia na syndyka składaliśmy, ale tak jak powiedział mój przedmówca, jest to, jak się pan orientuje, osoba poza prawem, więc nie jest to takie proste. Skoro ma wykonać taką operację, w tej operacji zamieszani są czy interesy ich, są interesy ludzi naprawdę wysoko postawionych w tym kraju. I reprezentujących bardzo szeroki wachlarz różnych instytucji. I instytucji, tak. Czyli zarówno wachlarz polityczny, różne partie, tak. I rządzący, i opozycja, a potem zmiana, prawda? Tak jest. Z tym bocianem. Natomiast... Nawet NBP. Nawet Narodowy Bank Polski, na przykład w osobie pani Ewy Jaworskiej, o której pan wspominał, tak. 3 700 000, no niby taki nieduży kredycik, ale jak na osobę fizyczną, daj Boże, mieć 3 700 000 niż ich nie mieć, prawda? Tak. Ale też pojawiają się osoby wspomnianych kiedyś, pan Piotr Kaczorek, z biura Z biuro prasowego Centralnego Biura Śledczego. Rzecznik CBA. Rzecznik CBA, a także na przykład szef prokuratury apelacyjnej w Warszawie, pan Zygmunt, jak niektórzy mówią, Zygmunt K. Nie wiem, czy ujawniamy jego nazwisko, czy nie. W każdym razie pan Zygmunt K., czyli nie szef prokuratury apelacyjnej również jest na tej liście 800. To znowu drobnica. 33 nazwisk. Tak. No cóż, myślę, że chyba jakaś nad nami czuwa siła wyższa, że jesteśmy w stanie mimo tych... Archanioł Michał. Tak, chyba tak, patron stowarzyszenia, że jesteśmy, cokolwiek państwu wyświetlić z tej afery, pokazać te nazwiska, pokazać jak zostaliście, mówiąc kolokwialnie, skrojeni, bo to zostaliśmy wszyscy, prawda, bo to żenada, żeby taka afera miała miejsce w XXI wieku bankowości elektronicznej, żeby można było w Europie tak wyczyścić. W Europie, no bo o różnych aferach w republikach bananowych, w Ameryce Południowej czy w Afryce, ewentualnie w Azji się słyszy, no ale w Europie to raczej się rzadko spotyka. Okazuje się, że jesteśmy na tym poziomie właśnie Republiki Bananowej. I to, że to swoiste komando śmierci działa, robi te swoje kolejne afery, że one są domykane potem siłami takich dwuosobowych teamów, syndyk, sędzia, komisarz notabene, to się kojarzy z czasami naprawdę, komisarzy ludowych jeszcze, to swoisty taki papierek lakmusowy naszej demokracji, że no, jesteśmy po prostu... bantustanem, w którym można z nami, z tym suwerenem zrobić wszystko, my dalej będziemy na nich głosować. Tak jak to wspomniałem kiedyś i mam jeszcze taką nadzieję, że jeżeli jednak dojdzie do jakiegoś zgodnego z prawem rozstrzygnięcia tej afery afer, czyli afery Skogłowy, która się teraz na naszych oczach rozgrywa, jeżeli dojdzie do bezprawnego jej zakończenia, czyli to, co planowali ci panowie syndyki, i ta dziesiątka przysłowiowa się ziści, czyli nie dojdzie do przetargu i wyceny takiej rynkowej i windykacji tych wszystkich kredytobiorców przez instytucję do tego uprawnioną, a tylko pod stołem przez sprzedaż tym samym osobom tego portfela kredytowego, to będziecie państwo mieli przyczynek do tego, żeby zdelegalizować całą władzę tą ustawodawczą w Polsce, bo głosowanie na kogokolwiek z opcji politycznych, tych, które rządzą w tej chwili, no będzie krokiem samobójczym, powiedziałbym, bo oni tak naprawdę za tym stoją. Jeżeli nic nie mogą, to niech powiedzą, że nic nie mogą, niech swoje zabawki zabiorą, zaczną się bawić gdzieś w piaskownicy, a możemy zaimportować jakiś kilku prokuratorów Falcon, może z Sycylii, i oni nam pomogą rozprawić się z tą mafią, bo ta mafia pasożytuje na żywym organizmie, na organizmie narodu. O powiązaniach afery Skok-Wołomin z aferami na przykład w Polskich Liniach Lotniczych LOT będziemy jutro mówili razem z panią mecenas Modzelewską na kanale Centrum Edukacyjnego Powiśle.
Myślę, że dzisiaj dzięki świadectwu pana Krzysztofa oraz rozmowie z panem Marcinem Karlińskim znowu nasza ta trudna i no, taka przykra wiedza. Lepiej jakbyśmy takiej wiedzy nie mieli, no ale w tej sytuacji, skoro do tego doszło, to już lepiej wiedzieć, co się wydarzyło. Wyzwoli. Prawda no, was wyzwoli. Mogliśmy te sprawy jeszcze bardziej poznać. Dziękuję bardzo za rozmowę i do jutra. Do jutra, do widzenia. Dzień dobry państwu. Serdecznie witamy z naszego studia, które powoli się rozbudowuje, rozwija. Rozbudowuje się dzięki państwu, bo dokonaliśmy kilku kolejnych inwestycji. Inwestujemy i w oświetlenie, i w poprawę dźwięku, chociaż to jeszcze nie jest to, na czym by nam zależało. Inwestujemy w komputer, który został kilka dni temu nabyty, z programem do montażu filmów. Inwestujemy w kolejną, trzecią kamerę, którą widać na naszym tutaj filmie. Stoją już trzy kamery. Jedna do planu ogólnego, jedna, żeby pokazywać osobę z lewej, druga, żeby pokazywać osobę z prawej strony. Szykujemy się do znacznego poprawienia dźwięku. Musimy zainwestować w urządzenia, które będą nam ten dźwięk obrabiały. Musimy zainwestować w urządzenia do transmisji na żywo, bo chcemy ruszyć z naszymi programami na żywo. No i jeszcze wiele, wiele rzeczy nas tutaj pochłania i te rzeczy, które nas tutaj pochłaniają, wymagają też dużych nakładów finansowych. Dziękujemy za to wszystko, co żeśmy od państwa do tej pory uzyskali. Te 3,5 tysiąca złotych na pierwotny remont, kolejne 2 tysiące na wyposażenie, kolejne 4,5 tysiąca na nowy komputer, kolejne 2 tysiące na nową kamerę, czyli już się z tego robi, jak łatwo policzyć, kilkanaście tysięcy złotych, które dzięki państwu, dzięki waszym wpłatom uzyskaliśmy i dzięki wam możemy się dalej rozwijać. Kanały Centrum Edukacji Powiśle, kanał Polskie Sprawy, no to jest, że tak powiem, w tym momencie nasze wspólne dzieło, bo w tych skromnych, wcześniejszych kształtach one mogły dalej działać, ale stwierdziliśmy, że przyszedł ten moment, że należałoby po prostu do tych spraw, które wcześniej byliśmy w stanie zrobić, dołożyć coś nowego, dołożyć nowe możliwości, dołożyć no, to wszystko, czego oczekują od nas nasi widzowie. Dziękujemy jeszcze raz za to, co było. Prosimy o jeszcze, ponieważ, no mówię, samo utrzymanie studia, wynajęcie tego lokalu, dalszy jego rozwój i dalsza praca tych kanałów telewizji internetowej dla państwa pociąga za sobą określone koszty. Dziękuję bardzo, do widzenia i szczęść Boże.